Hej siemanko, z tej strony Majster TV, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z Clash Royale. Jak widać, doczekaliście się, będą kolejne walki 1 na 1, aby nabić tą moją ukochaną czwartą arenę. Teraz tylko otworzymy tego chesta. Tego zrobimy. I tylko dwie walki, albo trzy, zrobimy 2 na 2, żeby te koronki zbić, chociaż też na jeden tak można, ale rozgrzeje się po prostu, żeby tak, no po prostu, no, się rozgrzać, no. Rozgrzeje się, żeby się rozgrzać. O nie, ma lightninga. Kurczę, też jakiś ktoś ma czwartą arenę. Może być tak trochę ciężko. Chociaż jak już nabiję na tą czwartą... Aaaa! Jeden szkieletek sobie tam poszedł. Ja go... Okej, mam bardzo mało HP, na wyżywce, tak jak i ja zaraz będę miał, i oczywiście już mam, ale za to im padła wieżyczka, a mi raczej nie, więc na razie jest okej, chociaż i tak mamy mało HP, ja bym tego lightninga wykorzystał na wieżyczce na jego miejscu. Czy ile oni mają tych kart z czwartej areny? Ale pięknie Warkilia postawił. Choć nie chcę pochwalać nie swoich. Bombard na drugim. No słabo. Kto to wygra? Ja. Ja wygrałem! Dobra. Wiecie co? Zagram chyba sobie teraz 1 na 1. Trzymajcie kciuki jakby co. O tutaj co mamy? A ile mam gemów? 11. Nie starczy. No ciekawe co by tam było w przyszłości. Jeśli coś będzie w przyszłości. Jesteś jeszcze na 9 levelu. Mam nową kartę, bo to w tamtym odcinku było. Giant Skeletona mam na 9. Czy coś jeszcze jest na 9 levelu? Wiecie co? Chyba nic. Nie jest na 9. Tak, już nic. A zobaczmy, jak się ulepszy czas Giant Skeletona. Nie, czekajcie. Jak się ulepszy Giant Skeletona. A to tutaj nie pisze, okej. Dobra. Dobry deck? Dobry deck.
Gramy. Już za późno, nie mogę kliknąć exit, czy coś takiego. Ale mi wieżyczkę będą obijać. Ale się boję z nim grać. Naprawdę. Jezu, te szkielety mnie tak wkurzają. O nie, coś mnie zniszczy. O nie, no i teraz przegram. Musiałem klikać bat. Nie musiałem, ale kliknąłem. No, czemu tak pięknie wszystko ostawia? No ja. Ale za to ja mu zniszczę wieżyczkę. I to się nazywa klasa. To już nie. To już się nie nazywa klasa. Ktoś go ogląda. No nie, koniec wieżyczki. Może udać. I oczywiście się uda. Wygram to. Założę się. Wygrałem! Ale jak ciężko było to! Nie mogę wyciścić pucharku. Aha. 1-1. I... 4. Arena. O, nie mogę wytrzymać. Ja. Tak naprawdę mogę to wytrzymać, ale... No, lubię sobie poudawać, że nie mogę wytrzymać. To co, moi drodzy? Ryzykujemy i gramy? Czy nie? Bo nawet gdybym przegrał, i tak bym miał dużo pucharków. Więc, a co mi tam? Czwarta? Dlaczego czwarta? Jak już... Ale czwarty level ma. Więc... Tak źle... Nie będzie. Aż się boję. Gościu ma czwartą arenę, a to nie jest dobry znak. Ale dobry znak, że zniszczę mu wieżyczkę. Wiecie co? On już chyba będzie próbował się poddać. Tak myślę. Ale mogę się mylić.
to jest ten moment, kiedy będę miał czwartą barenę. Zawsze chciałem mieć tą arenę. Zawsze chciałem się doczekać tego momentu. Właśnie chyba się doczekam. To jest moja słodka czwarta arena. Moja słodka. Uderz. Wygrałem! Czwarta arena! Jest! Jest! Wygraliśmy to! Jest! Nareszcie nabiłem tą czwartą arenę! Nareszcie nabiłem! Nareszcie! Jest! Jest! Moja czwarta arena. Nareszcie jesteś moja. Moja. A ile mam pucharków? 1015. Ale się cieszę. Co? Magic Archer jest na piątym? Myślałem, że gdzieś na ósmym. Okej. To nie mamy żadnych skrzynek. To jest na trzecią. Dobra. No nie wiem, w sumie. Mamy czwartą arenę. Dobra. Kończymy odcinek, więc babatki.